Matko Boża, dziękujemy Ci z całego serca, że możemy dzisiaj stanąć przed Twoim obliczem, by w Twojej obecności skierować nasze myśli ku Bogu. Wewnętrzna potrzeba przynagla nas, by wyrażać nieustannie naszą wdzięczność, że towarzyszysz nam na drogach naszego życia, które chcemy przeżywać z wiarą i oddaniem Trójcy Przenajświętszej. Pan Bóg pozwala nam obecnie przeżywać czas Wielkiego Postu. Choć nie jest on łatwy, chcemy jednak przyjąć go jako dar od Boga, dany nam po to, abyśmy wzrastali i przybliżali się do celu, jaki On dla nas przewidział. Matko Boża, o Tobie Ewangelie dają świadectwo, że Słowo Boże zachowywałaś i rozważałaś w swoim niepokalanym sercu. My dzisiaj widzimy wyraźnie, że Twoje serce wypełnione Słowem Bożym i uwielbieniem Boga wydało owoc w postaci bezgranicznego posłuszeństwa i bezwarunkowego poddania się woli Bożej. Dzięki temu wypełniłaś, Matko, swoje życiowe powołanie, misję, którą Bóg Ci przeznaczył. Przyjęłaś w swoje łono i wydałaś na świat Syna Bożego. Dzięki Twemu posłuszeństwu dla nas wszystkich otwarte zostały bramy nieba. Matko Boża, tak bardzo chcielibyśmy być do Ciebie podobni. Dlatego pomóż nam zrozumieć, że wypełnienie woli Bożej jest tajemnicą naszego szczęścia w tym życiu i na całą wieczność. Każdy z nas jest powołany do życia przez Boga. Każdy z nas jest przez Niego chciany i ukochany. Każdemu z nas przeznaczył Bóg jedyne i niepowtarzalne zadanie w historii, z którego nikt nas nie wyręczy. Każdy z nas jest członkiem wielkiej rodziny ludzkiej, Bożej wspólnoty, w której mamy służyć sobie wzajemnie z miłością. Mamy świadomość, że wielokrotnie jeszcze nie dorastamy do tego zadania. Tkwi w nas skaza grzechu pierworodnego, która nierzadko przyćmiewa w nas ducha bratniej miłości. Dlatego pomóż nam, Matko, zrozumieć i to, że Wielki Post jest tym szczególnym darem, poprzez który Bóg zaprasza nas do nawrócenia. Nawracać się to odejść od zła egoizmu, by powrócić na drogę miłości i żyć Ewangelią. W niej Jezus uczy nas, że panować znaczy służyć, być bogatym to umieć dzielić się z potrzebującymi, że wielkość oznacza pokorę, a codzienność jest naznaczona krzyżem wiernego wypełniania obowiązków swojego stanu. Matko Boża, razem z Tobą dziękujemy Bogu po raz kolejny, że w swojej opatrzności zrządził, że już od 300 lat na Twoim jasnogórskim wizerunku spoczywają papieskie korony. Wpatrując się w nie, niech i w naszych sercach budzi się gorące pragnienie, by w duchowy sposób być choć małą ich cząstką, choćby najmniejszym duchowym diamentem poprzez naśladowanie Twojego pokornego, oddanego Bogu i posłusznego życia. Niech pobudzają one w naszych sercach pragnienie służby drugiemu człowiekowi, każdemu potrzebującemu w duchu miłości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wypowiadając te prośby i dziękczynienia,
Chcemy podziękować za każde dobro, którego doświadczamy od innych ludzi. Jako Paulini chcemy dziś szczególnie dziękować za wszystkich konfratrów, dobrodziejów i przyjaciół zakonu Paulinów, którzy na różne sposoby włączają się w misję zakonu, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. To wszelkie dobro, które się dokonało, poprzez Twoje niepokalane serce, Matko, ofiarujemy Bogu, prosząc, by je przyjął i pomnożył, a im wszelkie dobre czyny hojnie wynagrodził. Jasnogórska Matko, najwierniejsza służebnico i uczennico Pana, prowadź nas drogami wielkopostnego nawrócenia, którego owocem jest pełnia pięknego człowieczeństwa, które Bóg dla nas przewidział. W tą modlitwę przed Tobą, nasza Królowo, włączamy wszystkie intencje Kościoła, papieża Franciszka, Kościoła w naszej Ojczyźnie, z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, wszystkimi księżmi biskupami, którzy łączą się z nami i obecnymi na modlitwie, księdzem arcybiskupem Wacławem, metropolitą częstochowskim, księdzem seniorem, biskupem Stanisławem Stefankiem z Łomży. Chcemy dzisiaj szczególnie dziękować za nasz pauliński zakon, za te wszystkie dzieła Boże, do których nas wezwałaś, Maryjo, i wciąż wzywasz. Modlimy się za ojca generała, za wszystkich przełożonych paulińskich zakonów, nasze seminarium z ojcem rektorem, za nasz nowicjat, ale też polecamy dzisiaj szczególnie kapłanów ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców, którzy świętują piękny jubileusz swojego 60-lecia kapłaństwa. Dziękujemy za księdza Jana, Józefa, Stanisława, Bogusława, Zbigniewa i Edwarda. Polecamy wszystkie intencje zapisane w apelowej księdze wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wszystkich, którzy dzisiaj przez tą cudowną kaplicę przechodzili, patrząc na Ciebie, Maryjo, i tutaj zawierzając się Tobie, szczególnie maturzystów z Choszczna, z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, uczestników Jasnogórskich Dni Skupienia, maturzystów z Myśli Boża, z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, Siedlca, z diecezji siedleckiej. Polecamy Ci, Maryjo, szczególnie parafię, gdzie przebywasz, u sióstr Bernardynek w Łowiczu, w kopii swego cudownego nawiedzenia. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkie te osoby, które włączają się w żywą koronę w ten rok jubileuszu, wszystkie nadesłane zdjęcia. Prosimy, abyśmy stawali się żywą koroną Twojej czci i chwały. Te intencje tych, którzy łączą się z nami również przez środki społecznego przekazu, radio, telewizję, internet, wszystkich w Polsce i za granicą włączamy w tajemnicę bolesną modlitwy, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego królowanie na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do ognia wiecznego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wspólnie odmówmy modlitwę jubileuszową na 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność z Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twojej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii, razem z Tobą wielbić Trójcę Najświętszą. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przyjów, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo
Wielkopolski, módl się za nami. Księży biskupów prosimy o pasterskie błogosławieństwo dla nas i dla naszej ojczyzny. Na wczorajszej modlitwie apelowej zacytowałem słowa drugiego biskupa Częstochowy, Zdzisława Golińskiego, że Częstochowa powinna słynąć nie tylko Jasną Górą, ale jasnymi ludźmi. I nam się dzisiaj zabieliło. Są jaśni nasi ojcowie i bracia, ale rozumiemy, że to jest tylko zewnętrzny znak. Ale chodzi o to, żebyśmy byli coraz bardziej Chrystusowi, Maryjni i ludźmi sumienia. I tym zadaniom z serca błogosławimy. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Gdyś pod krzyżem Syna stała Maryja,